dzisiejszym serwisie prezentujemy kolejnych kandydatów na prezydenta miasta, radnego PiS Roberta Kujawskiego i wiceprezydenta Andrzeja Kaczmarczyka. Dla rowerzystów podróżujących w kierunku Bierkowa nie mamy natomiast dobrych wieści. Oglądasz serwis informacyjny 10 minut TV. Zapraszamy. Podczas środowej konferencji prasowej w siedzibie słupskiego PiS posłanka Jolanta Szczypińska poinformowała o zarejestrowaniu wszystkich kandydatów z ramienia jej partii, którzy będą się ubiegać o mandaty wyborców we wszystkich okręgach naszego regionu. Chciałam z radością i z wielką przyjemnością Państwa poinformować, że listy kandydatów do Rady Miasta i Powiatu z Komitetu Prawo i Sprawiedliwość zostały pomyślnie zarejestrowane. I w tej chwili już ruszamy do walki wyborczej. W tej chwili ruszamy już po zwycięstwo. Robert Kujawski, radny Prawa i Sprawiedliwości, pierwszy oficjalny kandydat na prezydenta Słupska, zapewniał, że na listach PiS do wyborów samorządowych są bardzo kompetentne osoby. Jednocześnie zapowiedział, że kandydaci zostaną zaprezentowani podczas konwencji wyborczej. Będą na naszych listach osoby z dużym doświadczeniem z różnych dziedzin życia, czy to kwestia dotycząca oświaty, czy dotyczące sportu, czy dotyczące kwestii finansowych. W najbliższych dniach, tak jak już zapowiedziałem na poniedziałkowym briefingu, będzie konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości, na której będziemy szczegółowo prezentowali naszych kandydatów oraz będzie zaprezentowany szczegółowy program wyborczy. Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości wystawił 46 kandydatów na radnych. Jedynkami są dotychczasowi radni Robert Kujawski, Tadeusz Bobrowski, Wojciech Lewenstam i Ryszard Kruk. W czwartkowe popołudnie w restauracji Aureus zainaugurowano kampanię wyborczą Andrzeja Kaczmarczyka. Urzędujący wiceprezydent spotkanie rozpoczął od podsumowania swojej wieloletniej kariery samorządowej. Proszę Państwa, ja to mówię specjalnie, żeby wykazać Państwu moją drogę do tego, że siedzę tutaj dzisiaj przed Wami jako kandydat na prezydenta, że mam określone doświadczenie i samorządowe, i życiowe, i że umiem z tego doświadczenia korzystać. I doświadczenie, ostatnio słyszałem, że to jest, doświadczenie się zdobywa na swoich błędach. I owszem, ale nie tylko na błędach, tylko wraz z upływem czasu. Człowiek uczy się po prostu życia. I to życie, wydaje mi się, znam. Jestem w stanie zrozumieć ludzi, którzy przychodzą z różnymi problemami do mnie i starać się im w właściwy sposób pomóc. Kolejnym punktem konferencji była prezentacja programu wyborczego. Andrzej Kaczmarczyk zapewnił zebranych, że będzie dążył do zażegnania konfliktu na linii prezydent-radni, niezależnie od ugrupowań, które ci będą reprezentowali. Kandydat na prezydenta dał również swoje słowo, że nie zlikwiduje miejskich spółek i szkół, a także nie będzie zwalniał urzędników, którzy dotychczas wywiązywali się ze swoich zobowiązań bez zastrzeżeń. Jak Państwo wiecie, kończąca się kadencja, podobnie jak jeszcze wcześniejsza, upłynęła w atmosferze konfliktu i braku porozumienia z Radą, pomiędzy Radą a prezydentem. Chcę stanowczo powiedzieć, że chcę zakończyć ten jałowy spór. Postawię i chcę współpracować z każdym radnym i Radą Miejską jako organem. Uważam, że przy dobrej woli obydwu stron, pomimo niektórych niechęci, jakie się gdzieś tam pojawiają, czy mogą pojawiać, jesteśmy się w stanie domówić, dogadać i działać wspólnie z Radą, z radnymi na rzecz miasta, na rzecz dobra mieszkańców. Przy czym to dobro mieszkańców nie jest tylko i wyłącznie jakimś sloganem. Szukać takich rozwiązań, dyskutować tak długo, żebyśmy nawzajem siebie byli pewni. Konferencję zwieńczyła prezentacja kandydatów do Rady Miejskiej w Słupsku, wśród których znalazło się miejsce zarówno dla obecnych radnych, jak i nowych twarzy. Firma Strabag poprawiła ścieżkę rowerową przy Alei 3 Maja. Na odcinku 300 metrów wykonawca zerwał asfalt i położył nowy. Prace wykonywane były kilka miesięcy po tym, jak okazało się, że inwestor, odbierając budowę, wskazał szereg usterek przy realizacji inwestycji. Równość drogi rowerowej sprawdzano m.in. specjalnym urządzeniem. Okazało się, że na odcinku około 700 metrów trasa ma odchylenia od normy sięgające od kilku do kilkunastu milimetrów. Niestety musiał wykonawca zdjąć, praktycznie zdemontować wierzchną warstwę, która niestety nie została wykonana zgodnie z szczegółowymi specyfikacjami technicznymi do tego przetargu i przekraczała 9 mm na 4 metrach nierówności poprzecznych. Więc ta część została przez wykonawcę wykonana, zostało to naprawione i wiem, że we wrześniu, pod koniec września też były odbiory tej pracy. Niestety, pomimo tego, że wykonawca zerwał i położył asfalt na około 300-metrowym odcinku ścieżki, rowerzyści nadal odczuwają skutki nierówności na tej trasie. No niestety, ta jakość nie zadawala nas, ale w świetle prawa, zgodnie z tymi wymogami, więcej nie możemy. Jeżeli jest do 8 mm, do 7, mimo że są one odczuwalne, jest to zgodne ze specyfikacjami technicznymi. No niestety tak one są pisane, żeby dawać tą możliwość właśnie, jeżeli jest jakiś trudny teren, trudne możliwości, żeby wykonawcy mieli możliwość tego wykonania, bo czasami rzeczy niemożliwych po prostu nie da się zamawiać. Nie jest to dla nas komfortowa sytuacja, ale firma Strabag tyle ile mogła i tyle ile my mogliśmy na nich wymóc, tyle po prostu zostało zrobione.